Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk zapraszam na raport PCH24. 29 marca bieżącego roku odbędzie się ceremonia przekazania Anglii w Wianą Matce Bożej. Brytyjscy katolicy przywracają średniowieczny zwyczaj po ponad 600 latach. W 1381 roku Anglia została poświęcona Maryi przez króla Ryszarda II, tym samym będąc wyróżnioną dla niej spośród innych narodów. W tym roku chrześcijanie z Anglii są wezwani do osobistego poświęcenia Maryi, biorąc jej przykład jako pierwszego apostoła Chrystusa. Czytamy na stronie organizatorów akcji ujrzyjcie posak zawsze starodawny, zawsze nowy. Uroczystości zaplanowane na 29 marca będą polegać na ponownym złożeniu Anglii w Wiano Matce Bożej. Według obrządku króla Ryszarda II celem inicjatywy jest wymodlenie odnowy moralnej i duchowej całego narodu. Historia pokazuje, że kiedy ludzie podporządkowują swoje życie woli Bożej, całe społeczeństwo ulega transformacji. Poprzez podjęcie zawierzenia w 2020 roku możesz stać się częścią odnowy narodu, przyciągając nas. Poprzez Maryję bliżej woli naszego kochającego Pana czytamy na stronie organizatorów. Aktu ponownego zawierzenia będzie można dokonać w całym kraju, w szkołach, katedrach, kościołach, domach i gdzie tylko możliwe. Parafie, organizacje i szkoły katolickie mogą dołączyć do inicjatywy modlitewnej za pomocą strony internetowej. Dzieło ponownego zawierzenia Anglii Matce Bożej zostało poprzedzone dwuletnimi przygotowaniami. W tym czasie figura Maryi, znajdująca się w Walsingham, narodowym centrum Maryjnym kraju, pielgrzymowała do każdej katolickiej katedry w Anglii. Samo zawierzenie polegać będzie na odmówieniu specjalnej wersji Anioła Pańskiego wraz z aktem zawierzenia Anglii. Za inicjatywę odpowiada katolickie Sanktuarium Matki Bożej w Walsingham oraz agencje medialne Peters House i Anchor Studios. Tradycja oddawania Anglii w wiano Matce Bożej sięga czasów św. Edwarda Wyznawcy, czyli XI wieku, i stała się częścią średniowiecznej tradycji Anglii. Określenie Anglii jako wiana Matki Bożej zostało oficjalnie uznane przez papieża Leona XIII w 1893 roku. Biskup Athanasius Schneider wystąpił we wtorek ze stanowczym poparciem kardynała Saracha współatora książki o wartości. Kapłańskiego celibatu. Na pozycję, której tytuł brzmi Z głębi naszych serc, kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła Katolickiego, składają się teksty papieża Benedykta XVI oraz kardynała Saracha, obecnego prefekta kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Książka ukazała się w języku francuskim już w środę, a w angielskim nastąpi to za, kilku, za kilka tygodni. Chociaż Franciszek nie wydał jeszcze posynodalnej adhortacji poruszającej kwestię celibatu, autorzy książki znaleźli się pod potężną Medialnym ostrzałem, jako inicjatorzy rzekomego ataku na obecnie urzędującego papieża. W efekcie Benedykt XVI poprosił o wycofanie jego imienia z okładki, na której podpisany był jako współautor. Biskup Athanasius Schneider, wystąpienie kardynała Saraha nazwał zaś heroicznym. Jak ocenił, oszczerstwa i kłamstwa skierowane przeciwko kardynałowi z Gwinei dowodzą tylko, że nowa pozycja książkowa o celibacie kapłańskim jest aktualna i niezbędna. Można powiedzieć, że interwencja kardynała wywołała piekielny gniew, stwierdził biskup pomocniczy Astany. Jak podkreślił kardynał Sarach, udzielił głosu licznym biskupom, kapłanom i świeckim, którzy zostali stłamszeni przez wpływowe grupy wychow... wychwalane przez wrogów wiary katolickiej. W swoim oświadczeniu biskup Schneider odnotował z żalem, że kardynał doznał w ostatnich dniach porzucenia, nawet przez osoby, które powinny go jednoznacznie wspierać i interweniować. W ocenie hierarchy z Kazachstanu kardynał Sara udowodnił swą najnowszą książką, że jest prawdziwą pomocą. Dla papieża Franciszka i Kościoła biskup Schneider wyraża nadzieję, że papież skutecznie i owocnie rozważy wkład Purpurata. Na zakończenie swego oświadczenia, jego autor wyraził zapewnienie, iż maluchcy są wdzięczni kardynałowi i towarzyszą mu w modlitwie. Jak przypomina portal Lifesight News, który opublikował pełny tekst oświadczenia w ostatnich miesiącach, biskup Schneider również wystąpił z mocną obroną celibatu kapłańskiego w Kościele Łacińskim. W swojej nowej książce „Chrystus Vincit, Triumf Chrystusa nad Ciemnością Wieku, jego ekscelencja zwraca się do tych, którzy opowiadają się za wyświęcaniem tzw. viri probati, czyli żonatych wypróbowanych w wierze mężczyzn, pisząc, gdybyście wiedzieli, czym naprawdę jest katolickie kapłaństwo, nigdy z jakiegokolwiek powodu nie opowiadalibyście się za osłabieniem czy też zniesieniem apostolskiej tradycji celibatu kapłańskiego. Jak podaje portal Lifeside News, papieska adhortacja po synodzie amazońskim pojawi się na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku. Informacje wynikają z listu podpisanego przez kardynała Claudio Humesa do którego dotarły amerykańskie media. Relator generalny Synodu Amazońskiego w liście adresowanym do biskupów ujawnia przybliżony termin publikacji posynodalnej adhortacji, zapewnia o przysłaniu kolejnego listu z dokładniejszymi instrukcjami w przyszłości oraz zapowiada rozesłanie ekskluzywnych egzemplarzy dokumentu do użytku wewnętrznego. Szkic jest obecnie na etapie recenzji i wprowadzania poprawek, a następnie musi zostać przetłumaczony. Papież Franciszek ma nadzieję ogłosić go pod koniec tego miesiąca lub na początku lutego. Pisze brazylijski hierarcha. Lifeside News podaje, że papieska adhortacja będzie miała ten sam tytuł co dokument przygotowawczy. Nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej. List kardynała Humesa sugeruje, by w konferencjach prasowych konferencji episkopatu różnych krajów, w miarę możliwości, brali udział rzecznik prasowy o rdzennym pochodzeniu, jeżeli jest to istotne dla waszego obszaru, doświadczony lider dusz pasterski, osoba konsekrowana lub religijna, osoba świecka, ekspert w dziedzinie klimatu lub ekologii oraz osoba młoda zaangażowana w działania Kościoła. Trwa protest w obronie profesor Ewy Budzyńskiej, wobec której zarzuty wysunęła grupa studentów z Uniwersytetu Śląskiego. Chodzi m.in. o nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju. Dzieckiem. Autorzy petycji w obronie profesor Budzyńskiej kierują swój list do rektora Uniwersytetu Śląskiego, profesora Andrzeja Kowalczyka. W piśmie czytamy, iż wszystko wskazuje, że oskarżenia wobec profesor Budzyńskiej stanowią część kampanii zastraszania wykładowców uniwersyteckich, którzy ośmielają się stawać w obronie rodziny i podejmują polemikę z postulatami ideologii gender i organizacji LGBTQ. Za tak zwaną homofobię uznano posługiwanie się definicją małżeństwa spójną z polską konstytucją, to jest jako Mężczyzny i kobiety, a także prezentację wyników badań naukowych potwierdzających negatywne skutki wychowywania dzieci. Przez pary osób tej samej płci piszą sygnatariusze listu do rektora Uniwersytetu Śląskiego, którzy wzywają do natychmiastowego zakończenia postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Budzyńskiej, a także do publicznych przeprosin. Z doniesień medialnych wynika, że przebieg postępowania wyjaśniającego był wysoce tendencyjny. Zostali przesłuchani tylko ci świadkowie, którzy prezentowali krytyczną opinię o wykładowcy a wniosek o ukaranie profesor Budzyńskiej subiektywne poglądy rzecznika dyscyplinarnego przedstawiał jako powszechnie przyjęte i wiążące dla ogółu społeczeństwa. Dodają autorzy petycji na stronie brońmyprofesor.pl. W serwisie przybliżono całą sprawę naukowca, mogącego poszczycić się 28-letnią pracą naukową na Uniwersytecie Śląskim, wobec którego grupa studentów złożyła do władz uczelni skargę. Tym, co wzburzyło protestujących, było nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju dzieckiem oraz pokazywanie modeli różnych faz rozwoju płodowego dziecka. Krytyka dotyczyła także zaprezentowania badań wskazujących na negatywny wpływ posyłania dzieci do żłobków. Na ich rozwój, a przede wszystkim z samego zreferowania przez wykładowcę definicji rodziny jako podstawowej i naturalnej komórki społeczeństwa opartej na związku kobiety i mężczyzny. Nie do przyjęcia okazało się także zaprezentowanie publikowanych w prasie naukowej wyników badań na temat negatywnych skutków wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci. Skarga dotyczyła także krytycznego stosunku wykładowcy do eutanazji i jej rzekomego antysemityzmu. Czytamy. Bojowkarze lewicowych organizacji przerwali na kilka chwil ingres arcybiskupa Celestino Aosa, nowego metropolity Santiago, stolicy Chile. W trakcie uroczystości odbywającej się w stołecznej katedrze grupa intruzów wrzuciła przed ołtarz puste pojemniki po gazie łzawiącym w momencie, kiedy wierni przystępowali do Komunii Świętej. Policji udało się dotychczas zatrzymać dwóch z łącznej grupy czterech sprawców incydentu. Ujętym mężczyzną postawiono już zarzuty zakłócenia ładu publicznego. W trakcie inauguracyjnej homilii arcybiskup Aos przypomniał o trwających od kilku miesiąc, miesięcy niepokojach na ulicach głównych miast tego południowoamerykańskiego kraju. Hiszpański kapucyn, pracujący w Chile od 1983 roku, wezwał wiernych do dawania świadectwa o Chrystusie swoim życiem pomimo nieprzychylnych okoliczności. Przechodzimy przez niespokojny okres, naznaczony podziałami, atakami i niesprawiedliwością, kłamstwem i przemocą, które są przeciwne naszym chrześcijańskim przekonaniom, naszemu chcielnemu zobowiązaniu, powiedział arcybiskup Aos, który od 2014 roku przewodził chilijskiej diecezji Kopiapo. To był raport PCH24 Jacek Gorzuk. Dziękuję Państwu za uwagę.